Serdecznie dziękuję, panie marszałku. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ostatnimi czasy pojawił się, a myślę, że lepiej powiedzieć, wybuchł problem poszerzenia granic miasta Chełm. Otóż pod koniec sierpnia, czyli kilka tygodni temu, prezydent miasta Chełm wystąpił do wojewody lubelskiego z wnioskiem o rozpoczęcie procedury poszerzenia granic miasta o 8 sołectw znajdujących się obecnie w granicach administracyjnych wiejskiej gminy Chełm. Po 2 tygodniach, a zaiste ekspresowe tempo, wojewoda zaopiniował pomysł i złożył do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I warto zauważyć, że działania prezydenta Chełma podyktowane są zapewne tym, że chce przyłączyć tereny najbogatsze o nowoczesnej infrastrukturze, dobrze prosperujących zakładach produkcyjnych, uzbrojonych terenach, nowych drogach. Jak prezentują przedstawiciele gminy, zmiany doprowadzą do utraty 20% powierzchni i aż 50% dochodu. Panie ministrze, pragnę panu przekazać, że to, co na wstępie powiedziałem, to oczywiście suche fakty i zdarzenia, o których pewnie pan wie, ma świadomość, ale ten pożar podłożony przez prezydenta Chełma, powiedzmy wprost, prominentnego działacza Prawa i Sprawiedliwości, że ten pożar rozwija się bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Nie tylko władze gminy, ale przede wszystkim mieszkańcy czują się zlekceważeni, czują się potraktowani przedmiotowo. Trwają protesty w różnej formie, te protesty są wyrażane i determinacja jest ogromna. Ludzie są po prostu zawiedzeni. Nie mieli żadnej informacji, nie odbyły się żadne rozmowy uprzedzające. Od wniosek na zasadzie ja chcę, ja dostanę. Jak w soczewce widać arogancję, lekceważenie samorządności. Panie ministrze, ten wniosek jest u państwa, czy jest może nawet u pana na biurku. Co zatem zamierzacie uczynić? Słuchają nas, słuchają pana mieszkańcy gminy. Bardzo proszę o pozytywną dla tych mieszkańców odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi Janowi Łopacie i odpowiedzi na zadane pytania z prośbą o to, żeby odpowiedź była pozytywna, panie ministrze. Prosimy pana ministra Szefernę. Panie marszałku, szanowni państwo, drodzy panowie parlamentarzyści, którzy pytają o tę kwestię, odpowiadając na ten apel, powiem, że od 3 lat jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu pracuję nad tego typu wnioskami w ministerstwie i staram się, aby one wszystkie były rozstrzygane w taki sposób, żeby doprowadzić do porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, które są zainteresowane tymi zmianami. I tak też chciałbym, aby było w tym przypadku. Jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, wojewoda lubelski zawnioskował rzeczywiście do ministra spraw wewnętrznych i administracji o uruchomienie procedury dotyczącej poszerzenia granic Chełm o sąsiadujące z nim sołectwa znajdujące się obecnie w granicach gminy Chełm. W swoim wystąpieniu wojewoda lubelski podniósł, że obowiązujący podział administracyjny stanowi barierę rozwoju miasta Chełm, gdyż obecnie na terenie miasta znajduje się zaledwie 40 hektarów gruntów, które mogą być zagospodarowane. Zakres proponowanej zmiany obejmuje zatem ten obszar, na którym lokalizacje mogą znaleźć potencjalne tereny inwestycyjne. Układ przestrzenny i charakter zabudowy planowanych do włączenia w granice miasta Chełm terenów ma charakter miejski, a mieszkańcy tych obszarów mają silne więzi z miastem związane z codziennym życiem, oświata, zatrudnienie. Ja dokończę tylko, panie pośle. Układ przestrzenny i charakter zabudowy planowanych do włączenia w granice miasta Chełm terenów ma charakter miejski. Mieszkańcy tych obszarów właśnie mają życie codzienne swoje prowadzą na terenie miasta Chełm. Na planowanych do włączenia terenach znajduje się infrastruktura związana z miastem Chełm. Na przykład na terenie sołectwa Srebrzyszcze znajduje się Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów, a proponowana zmiana granic ma na celu zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności miasta Chełm. To tyle, jeżeli chodzi o te merytoryczne
kwestie podniesione przez pana wojewodę. Dodam, że takich wniosków w ostatnim czasie było 3. One są wszystkie procedowane. I teraz powiem, więc nie jest to odosobniony przypadek. Teraz podam dwa słowa na temat tego, jak wygląda ta procedura. Procedura wygląda tak, że właśnie po wniosku wojewody lubelskiego w drugiej połowie września zainicjowaliśmy jako MSWiA konsultacje w oparciu o artykuł 4a ustawy o samorządzie gminnym, występując z urzędu do zainteresowanych jednostek o przedstawienie stosownych opinii poprzedzonych konsultacjami społecznymi z mieszkańcami tychże jednostek. Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą mają w tej chwili 3 miesiące na wyrażenie wspomnianych opinii. I ja, nawiązując do tego pierwszego zdania, które powiedziałem, ważąc te wszystkie argumenty, które się pojawiają, zachęcałbym dzisiaj do tego, aby przedstawiciele obu jednostek samorządu terytorialnego, władze, prezydent z jednej strony, z drugiej strony wójt, usiedli i zaczęli rozmawiać o tym, co będzie z pożytkiem dla jednej gminy, co będzie z pożytkiem dla drugiej. A jeżeli chodzi o to odniesienie dotyczące braku konsultacji, one właśnie w tej chwili powinny być i powinny w tej chwili zgodnie z tą procedurą, którą daje ustawa, powinny być realizowane. Bez przeprowadzenia tych konsultacji nie ma możliwości zakończenia tego procesu, który został rozpoczęty. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, bo one też są niezwykle ważne, uważam, że one są jednym z pól do rozmów między jednostkami samorządu terytorialnego i myślę, że ta sprawa także będzie istotna i będzie podlegała tutaj szczegółowej analizie ministra właściwego do spraw finansów publicznych przed ewentualnym podjęciem takiej decyzji przez rząd. W następstwie tych działań, czyli konsultacji, decyzji jednej rady, drugiej rady, ja tak cały czas mówię, namawiam do tego, żeby te konsultacje odbyły się w oparciu o jakiś dialog między gminami. Jeżeli nie, w takich sytuacjach bardzo często osobą, która może taki dialog przeprowadzić, jest wojewoda lub marszałek województwa. Myślę, że to są tutaj te osoby na miejscu, które mogłyby, znaczy zasadniczo bardzo często warto w tych sprawach rozmawiać, zawsze warto rozmawiać i myślę, że tu jesteśmy na tym etapie, w którym te rozmowy w tej chwili powinny być, analizy i w następstwie powyższego Rada Ministrów po wyważeniu wszystkich aspektów tej sprawy ostatecznie zdecyduje odnośnie proponowanej zmiany granic pomiędzy miastem Chełm i gminą Chełm. Więc mając możliwość odpowiedzi na to pytanie, mając też świadomość tego, jakie emocje budzą te kwestie, nie tylko w tej gminie, ale także w innych miejscach, gdzie tego typu procedura jest realizowana. Zapraszam i apeluję o to, żeby starać się porozumieć, ponieważ inne przypadki wcześniej, z wcześniejszych lat pokazały, że pomimo wielu napięć na początku można było, oczywiście nie wszystkie, żeby było jasne, mamy świadomość tego, że są też miejsca, gdzie bardzo często nie udało się tego porozumienia zrealizować, ale myślę, że jest pole do dyskusji, do tego, aby móc rozmawiać, aby były takie działania, które będą podjęte z pożytkiem dla obu jednostek samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Drugie pytanie zada pan poseł Jarosław Rzepa, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Panie ministrze, tylko że prezydent tego miasta wyciągnął zawleczkę z tego granatu i biega z nim tu i ówdzie. Natomiast jeżeli by się chciał zachować jak prawdziwy samorządowiec, to pierwsze co by zrobił, to by przyszedł do wójta i rozpoczął z nim dialog. Natomiast to, co zrobił, całkowicie tego nie przypomina. A ja przypomnę, że o czym mówimy. Mówimy tak naprawdę o powiększeniu, dwukrotnym powiększeniu powierzchni Chełma, bo wnioskowane tereny to 4250 hektarów i 6 tysięcy ludzi, na którym jest przygotowany, jest zrobiony plan zagospodarowania, są wybudowane kanalizacje, drogi, są wybudowane dwie szkoły, są wreszcie zakłady przemysłowe, z których płyną podatki do gminy i jest wybudowany zakład, jak pan minister powiedział, zakład przetwarzania odpadów, który skupia 27 gmin na terenie gminy wiejskiej.
Jest park krajobrazowy, nie wiem po co akurat prezydentowi park krajobrazowy. Natomiast to są miliony złotych i wiele lat zainwestowanych przez tą gminę, żeby ta gmina wyglądała tak, jak wygląda. A Chełm są dzielnice, które nie mają w ogóle planu zagospodarowania i dzisiaj to jest niestety przypomina to pewien skok na kasę. A tych ludzi, którzy zamieszkali, bo chcieli mieszkać na wsi, chcieli płacić mniejsze podatki, chce ich się w ten sposób potraktować. Panie ministrze, to nie po samorządowemu. Jesteśmy z jednego województwa, byliśmy w sejmiku, wiemy, jak samorządowcy powinny postępować i myślę, że prezydent chyba po prostu nie wie, co robi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi i proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania pana ministra Pawła Szefernakera. Chętnie bym odpowiedział na pytanie, ale pytanie nie padło. Aczkolwiek odpowiadając na te argumenty, które się pojawiły, nie chciałbym tutaj oceniać działań jednych czy drugich samorządowców, bo wszyscy wiemy, że bardzo często są to różne działania. Moją rolą jest tu wskazywanie drogi, która pozwoli, żeby jednak znaleźć jakiś konsensus. Ja jestem przekonany, że te porozumienie, o którym mówiłem, musiałoby polegać na tym, żeby obie strony znalazły złoty środek, a w związku z tym i jedna i druga ustąpiły z pewnych argumentów, które do tej pory gdzieś tam się pojawiają, a mamy też doświadczenie, w ramach którego w ramach tych porozumień straty finansowe samorządów nie zawsze są w pewien sposób rekompensowane, więc namawiałbym do tego i myślę, że na pewno to jest ten najlepszy czas w tej chwili, żeby znaleźć w tej sprawie porozumienie i do tego namawiam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi.